trudno, takie życie, piłka nożna. Siemanko, cześć, hej, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice. Dzisiaj ze mną Adrian, chłopaki siema. Z ATS Crew. Ogromne brawa dla nich, wszystkich. Moi drodzy, z nami, jak zresztą widzicie tutaj i po tytule 10 piłek, zrobimy sobie właśnie 10 strzałów w minutę. Później jeszcze coś dołożymy, także teraz zostawcie łapkę w górę. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału. Zajrzyjcie koniecznie na kanały chłopaków. No i co, lecimy? Oczywiście. No, kibice, za mną jest ustawione 10 piłek, no to teraz ja po prostu zniknę. Kto którą nogą będzie kopał, to jest jak gdyby dowolne, nie ma znaczenia prawa, lewa, to jest punktowane tak samo. Czerwona piłka jest razy dwa, nią kopiemy na końcu, później ta co jest taka na polu karnym, na linii, ona jest sam na sam, dwa rzuty karne, a tak to wszystko porozkładane tutaj ładnie po linii. Mi się wydaje, że nie ma już co więcej tutaj kombinować, ja po prostu lecę na bramkę, chłopaki strzelają po kolei, a później zmiana. Proszę, pierwszy zawodnik. Prosta taktyka, od lewej do prawej, lecimy. Z lewa do prawa, tak wygląda zabawa. I uwaga, go! Aj. Po drugim uderzę, jak nic. Ulela! Ale zobak zmieścił. 45. Sam na sam. I lewa. Ostatnia. 20 sekund plus. Razy dwa. O, 20 sekund. Jak już siadało, to całkiem ładnie, ale niestety. Ile trafiłem? 2, 3? Zliczymy to. Potrafiłeś razy dwa, podwójną. Trochę to było mocne. Zobaczymy, jak sobie poradzi następnie. Kibic świetnie bronił na naszym odcinku, dlatego tutaj nie będzie świetnie bronił. Jak to nie? Jak to nie? Patrzcie na... 3, 2, 1, start! Oj, długi jest. Wciąż świetnie broni. Sam? To była ta? Nie. Nie. 15 sekund. Spokojnie. Raz, dwa. On tak broni. On jest niesamowity na tej bramce, no. Trochę mnie tu przegoniłeś. Tu mnie ostro chciałeś rozśmieszyć w tym sam na sam, co? Było buzie, ty. Nie ma, nie ma. Ze zwykłym kibicem nie ma takiego grania. Nie ma. Nawet jak jest 18. Naprawdę. Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Ale 18. Mniej śmiechu, więcej jakości, czyli czas na kolejnego zawodnika. I cyk, brameczka. Na razie Adrian wygrywa, nie? No, zobaczyło, pokonać go? No oczywiście, zobaczymy, jak to pójdzie jeszcze, to. 3, 2, 1, start. O, kosmos. Ulala! Na razie mamy remis. Ile, jak czas? Nie widzę. O, nie, 25 sekund. Ajajaj, 4 punkty. Musisz go obronić, bo... Spokojnie, ale to nie ale co mnie chłop pogonił w tym 1-1? Patrzcie, patrzcie, jakie mam od razu siniaki. Tu, tu, tu. To no, pogonił mnie. Czas teraz na zmianę. Ja to zostawiam. Uwaga. I zajmuję się kopaniem. Moi drodzy, jak wiecie, ja jestem zwykły kibic, ale w tej konkurencji będę trochę niezwykły, bo raz będę kopał prawą nogą, raz lewą. Żeby się działo. Nie mam żadnych rogów, gościu, idź sobie tam. I mów się, żebym ci nie kopnął dużo. Zaczynam od tamtej strony, standardowo. Zacznę prawą, później lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Z lewa do prawa, tak wygląda zabawa.
jeden. Adrian, dawaj. Brawo. Karne? Egzekucja, jak u nas. No po ręce. Adrian. 35 sekund. Pięknie. Sam na sam? Razy dwa, z prawej. Pięknie. Ale i tak wygrałeś. Tak? Nie. Ha! Można? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Goalkeeper nie dał rady, niestety. A moi drodzy, to, że ja tu wygrałem... Nie. To dałem chłopakom jeszcze szansę, żeby oni też trochę pokopali. 10 strzałów, ale inne pozycje. Dwóch będzie stało w narożnikach, jeden stoi na bramce, a po prostu my mu kopiemy i niech sobie radzi. Proszę bardzo. Co to jest za podśmiewanie jakieś? Moi drodzy, zakładam drugą rękawicę, ponownie stanę na bramce, będę bronił strzały tych trzech typków. Później ktoś tam będzie, pewnie Adrian będzie bronił moje. A to jest król ustawienie póki co w narożnikach. Adrian jest tutaj, on jako pierwszy będzie ładował. Zostajemy przy tej samej zasadzie, czerwona piłka jest razy dwa, reszta normalnie. Tutaj nie ma powtórek, jak piłka będzie skakać po ziemi albo za wysoko, trudno, takie życie, piłka nożna. Lecimy, proszę bardzo. Ale, słoneczko przygrzało. No dobra, zacznijmy jeszcze raz. Dobre idzie! Daj mu się spalać! Fatalnie. Fatalny to ty jesteś, następne pytanie proszę. A tak naprawdę to następny zawodnik. Wystarczyło, że po prostu stałem na bramce, zaczarowałem chłopa, nic mu nie szło. Później mu wpadło trochę, no dałem mu, przyznaję, dałem mu. Zobaczymy, jak poradzi sobie kolejny gracz, proszę. Za pierwszym razem trochę odpuściłem chłopakom, teraz już tego nie zrobię. Ale lata! Oj, co chłop robi? Kurde! Tak sadzi, gramy! Ale po to miasta! To razy trzy! Co on to najlepszego zrobił? Nie wiem, czy nawet w ogóle próbować robić to, co on. Ale póki co jeszcze muszę bronić strzały tego pana. Też będziesz tak ładował? Ja się trochę boję. To, co on zrobił, to było już za wysoko. Ale gorzej niż Alek, ewidentnie gorzej niż Alek. Nie udźwignąłem tematu, lepszy był. No podniósł poprzeczkę wysoko. Tak, ole. Dobrze, że ty teraz ją trochę obniżyłeś, no. Bo teraz właśnie będzie taka spadek ostry w dół. Zmęczyło mnie to stanie na bramce. Czas na ostre kopanie. Lecimy. Ale słabo! Nie zdążę!
Pierwsza część odcinka należała do niego? Nie. Mówiłem, że im dam, a tak naprawdę oni mnie wymęczyli staniem na bramce. Co byście to zrobili? Taki był nasz plan. Ale to, co ty zrobiłeś... Moi drodzy, koniecznie zajrzyjcie na kanał ATS Crew, tam już czeka filmik z nami. Zajrzyjcie też na kanał Adriana. Tam też pojawi się filmik z tą ekipą. No i pod tym filmikiem zostawcie dużo łapek w górę. Przede wszystkim dlatego, co zrobił ten pan. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału, a my widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Strzał. Yo!